Jeden rodem jest z miasta Warszawy, drugi rodem jest z miasta Chorzowa, no a trzeci jest rodem z Krakowa. Co ich łączy? I przyjaźń, i sport. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą wiarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Stary kibic jak zwykle się dąsa, coś tam mruczy i cały jest w pąsach. O cóż chodzi, jest piękna pogoda i trzech wiernych przyjaciół dziś gra. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą wiarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się zgodzili. Kiedy cichnie już stadion po meczu, kiedy palą się lampy pod wieczór, znów są razem i razem śpiewają, nim do swoich rozjadą się miast. Trzej przyjaciele z boiska, skrzydłowy bramkarz i łącznik. Żyć bez siebie nie mogą wiarscy i nierozłączni. Nie jeden mecz już wygrali, nie jeden przegrać zdążyli. Często się rozjeżdżali, lecz zawsze znów się schodzili. Czyli duży ruch na ulicy Roosevelta w dzień meczowy. Przede wszystkim, jak widzimy, powyłączane sygnalizacje świetlne, bo tutaj przy kościele, jak widzieliśmy, przejście dla pieszych o ruchu kierowanym, sygnalizacja wyłączona. Ja przypominam o prędkości, ograniczenie do 30, ponowienie. Może na filmie nie było tego widać, bowiem wiadomo, mecz odbywa się wieczorem, ale tak naprawdę od Sośnicy już każde jedno miejsce było zajęte przez zaparkowane samochody. Troszkę mnie to zastanawia, że budujemy duże, fajne, piękne stadiony, a tak naprawdę samochody są zostawiane gdzieś na drogach w okolicy tegoż stadionu. Nie wiem, czy są parkingi płatne w okolicy stadionu, ale jeśli tak, no to dla mnie troszeczkę coś jest tutaj nie halo. Światła przy Lidlu również były wyłączone, no i dojeżdżam właśnie do skrzyżowania Roosevelta z De Gaulle'a, tutaj również sygnalizacja wyłączona, z tą różnicą, że tutaj już mamy policjantów kierujących ruchem. Więc jest możliwość sobie zaobserwować tegoż policjanta. Ruch puszczony na wprost w ciągu ulicy De Gaulle'a. Dla naszego kierunku, dla pojazdów sprzeciwka, obaj policjanci stoją, jak widzimy, plecami czy też przodem. Jak widać, do lewoskrętu pojazdy są
wypuszczane, aby przejechały w ulicę Roosevelta, sprzeciwka ruch będzie wstrzymany. Zobaczmy, jak tutaj wyciągają policjanci do skrętu w lewo ciężarówkę. Wstrzymany ruch, aby ciężarówka mogła pojechać. Tutaj to samo, czyli teraz idą lewo skręty od ronda Sybiraków oraz jazda na wprost. Zatrzymane pojazdy od naszej prawej strony pojechały. Widzimy, policjant ma w górę rękę do góry i puszczony ruch dla nas. Wyjeżdżają pojazdy, które też chcą kręcać w lewo. No tutaj kierujący troszeczkę za wcześnie chciał tak przede mną troszkę pojechać.